Zrobił? Zrobił. A oni cisną, ile fabryka dała. Jestem! No chłopcze mnie! Ty pojechał. Enduro! Że twórcy cheatów do Battlefielda 2042 stwierdzili, że ta gra się tak w ogóle nie rozwija i takie ma problemy, że nie opłaca im się robić cheatów do tej gry. No i tak się robi. Ej, ale to jest już jakiś gorszy, po prostu wyższy level głupiej gry. Tak się powinny gierki robić. Ja byłem pewny, że to jest ten motocykl, z którego się nie da, nie da się spaść, a to nie jest ten, jak to ładnie wlecie. Ale stunty nie oddaję. Ale chłop tak po prostu się przychylił, spadł od razu, 3 metry, cyk. Nie oddaję ten motocykl. Tak, tak, pomyliłem motocykle. Może ty jedziesz manfezem? Nie, bo bym nie spadł z niego. Nie, to jest Battlefield 400. Ale mówię, że on wie, że mógł, nie... Jezus! A mogłeś, tak, ale no fajnie się tym kontroluje. O, panie. Ty, tutaj co... Co tutaj to jest? Że tak? Chyba tak. To skill test? Nie wiem. Ta. Guwienkow! Jadę! Liczymy na ciebie, Guwienkow. Normalnie, patrz. A ty trzeba uważać, panie generale, panie generale! Okej, nie, to nie jest skill test, takie było. O, Jezus. Chłopa odcięło. Ała, nie. O, co się stało? O, co się stało? Dobrze pojechałem. Dobrze, tak, 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 dobrze, tak, 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 no tu miałeś pojechać. Kto tam dołem poleciał? Sylo. Już wiesz kto. Tak. Ej, ale fajna mapka. No, tak, fajna, z pomysłem. Ja teraz przejechać przez te belki drewniane nie mogę. Chciałem to, no. Dołem. O, kurczę, wiesz. O, żeż ty w żopę! Where now? O nie, ale... Przez kamienie. Ej, naprawdę, jak prawdziwe duro to jest zarąbiste. No tak, bo to Rezi przecież to... No to Rezi robił mapę chyba. Mhm. Dobra. No tak, uwielbiam to, jak w Polsce motocykle równa się Rezi, zawsze. Jakby Enduro Rezi. Nie, to wszystkie motocykle. Jedyny, okej. Jedyny, który jeździ... Co jest? Rezi. Taki ma. A my na Enduro nie jeździmy. O ty Dobra, tam! Nie wiem, który Enduro trzeba było tak przejechać. Chło, poszukał. No szukam. Nie, tam trzeba przez te pale, tu, to! Jakie pale? No tu, widzisz? Tak jak ja, wyskoczyć ładnie trzeba. No dobra, Hoge, to się nimi bawić, on musi wygrywać, także jakby walić go na ten... Dobra, zapnij mordę, dobra, no ja nie mówiłem do ciebie, już. Byś poczekał teraz, jakbyś miał trochę honoru. No dobra, też, tam mordy z tyłu, no Hoge to oszukuje! Hoge to oszukuje. Ja wiem. No, nie, no, ole skok. To ja muszę stunta. Ale tutaj naprawdę się fajnie akurat enduruje, no, tak, w cudzysłowie. Ej, ja też chcę być synonimem enduro na polskim YouTubie od dzisiaj. Enduro. To sobie enduro. No, kupiłem sobie, mam w GTA, tak? Chyba mogłem. Nie, BFA masz. A, tak. Mam BFA, no w sumie mam, to prawda. A, ja nie mam. BF1 na przykład. Jesteś innym synonimem, Shepard. Akurat. Dżem dobry, to jest. Dżem dobry. To jest mój synonim, a co? A jaki miałeś synonim, bo jeszcze... Bo słyszałem, krzyku. Synonim krzyku. Okej. Okay. No dobra, tłum. No, ale nie, grałem wczoraj znowu w Skyrimka, mówią. Tłum jest moje mocne. Jako Ulfric gromowładny, zabiłem króla, najwyższego króla Toryga i przejąłem, znaczy nie przejąłem, walczył Ulfryka. Na gromowładny. O czym ty mówisz w ogóle? Dobra, ale ty, Pax, ale ty Pax, jesteś zacofany kulturowo, także tam się uspokój. Ale bez tak. No nie grał, on na przykład nie grał w Gothica, Skyrima. On jest głupi. No jest głupi. No nie, jest z Koksem akurat. Giga Koks. Ale Stylo, ty grałeś, ty możesz no powiedzieć co? Coś, nie? A on nie grał w ogóle. Oglądałem kroniki tej tam, obsrany na... Kroniki dzieje w Korinis, tak. Nigdy nie skończyłem całkiem. To jakby... Ale akurat tam są inne wątki, nie tylko główne, wiesz? Umiem skakać jak chłopek z Gothica. Szybki. Takie gierki fajnie chcę przejść raz. A to prawda, że Pax widział, jak na akrobatyce skakałem sobie w kronikach Myrtany. Ja widziałem, cheatowałeś, by Marvin i Kart klikał. No ja też widziałem właśnie. Ej, najlepsze było to właśnie, że Sylo, pierwsze co, on zawsze mówi, bo K nawet nie wcisnąłem, ale zawsze Sylo przychodzi, pierwsze co, ty, ale wpisz tam B Marvin K. Albo a F8. Sylo sobie wczoraj albo żart, F8. O, Sylo, powiedz żart ze wczoraj, już o pamiętam. Marvinie. No i powiedz. I co się dopiero później jest... To jest taki żart nie do powiedzenia. Już wiem chyba, co to za żart. No. Jak powiedziałeś nie do powiedzenia, to już wiedział, o co chodzi. Tak. Nie. Widzowie, przepraszamy, że mamy tutaj tematy, których nie możemy nie powiedzieć. Nie do powiedzenia. Ale to nie są, to podejrzewam, że to jest kwestia trzeba tego... na live, żeby usłyszeć. Tak.
Podejrzewam. Śmieszny ten żart był, mnie rozbawił mocno, jak się przypomniałem później. O kurcze, pieczone. Chłopce przypomniał i... Hop, spadł, dobrze. Tak, ten żart był śmieszny akurat. To czekam w takim razie. O kurde, mi też. O kurcze, pieczone. O nie. Enduro nie oddało. Żeby to jeszcze oddaję było. Tylko, bo ty o Jezus, widzę, panowie, co wy tam robicie? No. Zrobił? Zrobił. A oni cisną, ile fabryka dała. No. No! Jestem! No chłopcze, nie! Ty pycha chwila! Jak się... Co? Chłop się nie pierdzieli, on po prostu przeskoczył górę w tym momencie. No jak? Naprawdę, dosłownie, chłop się... Pełny mu i... Dobra, to... Ja nie zrobię tego teraz. Ja się nie czaję jak szpak. Bo tutaj trzeba ładnie zrobić, wiesz? No, to ja nie to umiem ładnie robić. To był taki trudniejszy moment, szczerze mówiąc. Nie. Sylo to zrobił tego. Dwie sekundki. Ujde, zrobiłem, pak. Ja jechałem na maksa, wjechałem na górę, wyskoczyłem. Sylo mnie wybił i... No prawda, widziałem. Zniknąłem teraz. Oszukam. Nie da się. Najgorzej, nie da się oszukać. Ja dźdubałem po prostu. Paksik, co tam? Dobra, cicho. Guwienko, chwetam rób co. O kurcze, pieczone Sylo, teraz się zaczyna dopiero. Bez RNG. Czy tam trzeba zjechać w dół? Tak. Ojej. Ale tu jest napisane can't drive slow. Nie, jak jest slow? Jedziesz na pełnej epie. No tak, ale znak taki był. No ale chyba nie... Sylo, akurat ty chyba nie słuchasz znaku. No, no nie, nie. Podjedź! Nie, stary, no, gdzie nie, no BF jest tak, tak. To jest masakra. To jak prawda. Się rozpędza, ostatnio BF jest bardzo daleko. Nie, no ja to teraz znaków się słucham. Nie jeżdżę za szybką, to w dupie nie sobie na mandaty. O kurczę, wieczorem. Ile tam? Trzy koła? Za jak za mandat trzeba zapłacić tyle, co za mieszkanie miesięcznie. No w sumie to... plus jeden. Kopla, kapla, plus jeden. Dwa, nawet kaple. Tyle nie płacę za mieszkanie. No, to prawda. Więc średnio dobra, to oddaje się. Szukaner. No i w końcu wprowadzili takie kary, że większość kierowców po prostu się nie płaca, jakby. Kiedyś było, mandat dostanę. Opie. Teraz to. ZTM-ie mandatu nie dostanę. Możesz dostać, ale nie. Ale ja noszę ze sobą tikety. No, to dobrze. Też ostatnio była mój brat, powiem tak, mój brat przyklasnąłby. Tak. Mój brat by przyklasnął, gdybyście nosili bilety. Jakbyście powiedzieli, powiedzieli, że jesteście ode mnie, to już byłoby gorzej, może. No tak, ja mam to w dupie. Ja jestem strażnikiem ale prawa, wiesz o tym, Szepard. Tak, tiketa stówę miesięcznie niż stówę za brak tiketa, gdzie co najmniej 3 razy w miesiącu tych kanarów spotykam. Mieliśmy ostatnio takiego cwaniaczka na live właśnie, który pisał, że jemu się nie opłaca kupować tiketów, jemu się bardziej opłaca raz na jakiś czas mandat zapłacić, niż kupować tikety na przykład. Ale głupie, do takich ludzi, takich ludzi powinno się zapisywać i po prostu powinien dostawać jakieś, nie wiem, 100 zł na przykład miesięcznie. Nie, bo to jest do pewnego czasu, złapie 2 mandaty pod rząd się posra, no. Pewnie tak. Będzie, ja nie płacę, ja tylko pierwszy raz jadę. To prawda. Ale długi jest ten wyścig, panowie, tak? No. Państwo policyjne. Będzie plus jeden. No tak jest. Takie drogie. O, już nie mają pieniędzy, skąd kraść, to mandaty dają wszędzie. Podnoszą mandaty. Osiem gwiazdek. Ale to... No. O, jeden. No tak robią. No tak to wygląda aktualnie. Jak mówiłeś 8 gwiazdek, to mi się przypomniał tylko taco. 8 kobiet, 8 kobiet. To było 6 zer. Nie, 8 kobiet, 8 kobiet, tak się nazywał. Tak, więc luźno. 6 zer to ja będę miał na koncie bankowym niedługo. Taco, no, nie, właśnie będziesz miał. Ty na cenach się chyba. Na cenach, dokładnie, na cenach wiesz, zobaczysz takie. No, za cenach zobaczysz takie właśnie. Idziesz do sklepu i nagle widzisz, że tam wiesz. A jak tam, widzowie wasze stopy procentowe na tych na mieszkaniach? Słyszałem, że. 6-0. Że poszły w górę. Co za górę się dowiedziałem? Jeden ziomek, tysiaczka więcej ma teraz raty za mieszkanie. Ja słyszałem wczoraj od koleżanki, że ma 400 więcej. Tak, o po prostu. Praktycznie z miesiąca na miesiąc. A wiecie o tym, że na przykład niektórzy ludzie sobie pobrali, dajmy na to kredyty i tam zarabiają, dajmy na to 5 koła, nie? No. I sobie liczyli, że kredyt 2,5 tysiąca, 1000 życie masz 3,5 tysiąca, jakieś tam wyjście, bilety, jakieś opłaty, rachunki 4 tysiące wychodziło i tak żyli sobie na styk. A w tym momencie, jak ludziom poponosili kredyty o 5-6 stóp, ej, Sylo, poczekaj przed metą. Czekam, to ludzie nie są w stanie wyrobić na te kredyty, to jest w ogóle hardcore. Tak, znaczy... Jak ktoś pod korek sobie wziął kredyt, to tak. Znaczy w ogóle, jak tak sobie... No, ja tak sobie właśnie teraz też... Nie, czy co, nie? Dlatego trzeba się czaić na kupno. No, jak tak sobie myślę,
nie wiem, 8 stówek i na przykład, bo inflacja rośnie w górę. Ej, zamieść to w podcast, gadamy o nudnych rzeczach. Podejrzewam, że większość z naszych odbiorców nie rozumie, o czym gadamy. Nie ma sensu. W każdym razie jest drożej. Jest drożej, jest drożej. I to srogo.